W odpowiedzi na pytanie, co daje sport, możemy powiedzieć, że daje wiele. Podercznikowe odpowiedzi wpływa na układ mięśniowy, krążeniowo-oddechowy czy układ hormonalny. Sprawia, że jesteśmy silniejsi, sprawia, że mamy lepszą kondycję i że czujemy się lepiej. Myślę jednak, że sport daje coś więcej, musi dawać coś więcej, dlatego że nikt, kto trenuje 7 razy w tygodniu, nie może być zmotywowany tylko wyżej wymienionymi powodami. Dlatego myślę, że sport albo jakakolwiek zorganizowana i zmierzająca w jakimś kierunku forma aktywności fizycznej. Daje możliwość odkrycia relacji, jaka występuje pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. I powtórzę raz jeszcze: sport pozwala na odkrycie relacji pomiędzy teraźniejszością a przyszłością. I co to w ogóle znaczy? Na przykład, zaczynasz pierwszy trening z zamiarem osiągnięcia jakiegoś wyznaczonego przez siebie celu. Natomiast pierwszy trening, który z definicji jest najtrudniejszy, nie sprawi, że będziesz w lepszej formie. Wręcz przeciwnie, sprawi, że będziesz w gorszej formie. Ale pomimo wszystko, zakładasz, że posiadasz możliwości adaptacyjne, i na następnym treningu na pewno będzie lepiej. I tak idziesz na drugi, trzeci i tak Ale po drodze odkrywasz, że podejmowanie aktywności fizycznej wymaga od ciebie w jakimś stopniu pewnego poświęcenia. Może musisz zadbać o inne aspekty. Może o sen, żywienie czy odpoczynek. I teraz paradoksalnie twój dzień nie jest tak przyjemny, jak to miało miejsce wcześniej. Ale jeśli rzetelnie wykonujesz nałożone przez siebie obowiązki i powoli zbliżasz się do wyznaczonego celu, odkrywasz, że dzisiejsze poświęcenie może jutro dać wiele. Nie tylko silniejsze czy sprawniejsze ciało, ale może dać możliwość odkrycia tej relacji pomiędzy teraźniejszością a przyszłością, która będzie Ci towarzyszyć zawsze, bo stajesz się inwestorem, który zgodnie z definicją inwestycji wyrzecza się teraźniejszych i pewnych korzyści na rzecz przyszłych, ale niepewnych korzyści. I to właśnie odkrycie pomoże Ci w wykonaniu tego najtrudniejszego treningu w tygodniu, a może nawet czegoś innego, bo bardzo prawdopodobnie umiejętność inwestowania wyleje się na inne rzeczy. I to myślę, daje sport.